Jestem kobietą, leśnikiem, ale przede wszystkim jestem matką dwóch wspaniałych córek. Jedna również jest leśniczym, druga zmieniła fach, jest fizjoterapeutą. Kocham je bardzo. Halina Seniuk, lat 57. Od 37 pracuje w lesie. Miłość do lasu w tej rodzinie przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. Mój tato pracował w lesie, aczkolwiek jako normalny robotnik pracował, ale właśnie od tego się zaczęło, mając 5 lat, ja już powiedziałam, że chcę w lesie robić. I tak się stało. Gdy zaczynała w 1981 roku w Chlebowie, w nadleśnictwie Gubin była pierwszą kobietą, która poszła w teren. Miałam tylko krótki epizod macierzyńskie i rok w biurze i cały czas teren. To jest moją pasją. Uwielbiam. Nie wyobrażam siebie pracującą w innym zawodzie. W latach 80. przecierała leśne szlaki dla kobiet. Dyrektor technikum, do którego zdawała, odradzał jej, twierdząc, że nie da sobie rady. Pani Halina jednak postawiła na swoim i chociaż na początku wcale łatwo nie było. Kobieta sobie sama chce udowodnić. Nie komuś, tylko sobie chce udowodnić, że jest dobra, że jest lepsza nawet niż ten. Tak było ze mną. Ja chciałam sobie sama udowodnić, że jestem lepsza od niektórego faceta. To ciężką pracą, determinacją i profesjonalizmem wzbudziła szacunek nawet u najtwardszych pracowników leśnych. I tak zostało do dziś. Nie lubię babskich robót. To się nie nadaje. Ja zawsze mówię, że się nie nadaje. A rąbanie drzewa to dla mnie to jest, o Jezus, tak skocznia, uwielbiam. Tylko, że teraz sobie na gaz przerobiłam ogrzewanie. Ale pracy przy drewnie jej nie brakuje. Ma inny styl mierzenia, ja akurat mam taki, że sobie... I nigdy nie brakowało. Nawet gdy jej dzieci były małe, to w lesie spędzała z nimi każdą chwilę. Też im się to spodobało, też od małych. Jeździły z nami do lasu, to na szacunki, to na odbiórki. Nawet trzeba, że jakieś wyznaczanie braliśmy je ze sobą. Przedszkoli wtedy nie było, ale jak mówi pani Halina, trzeba było jakoś sobie radzić. Z drugiej strony miała oko na córki, dzięki czemu być może te poszły w ślady mamy. Nie. Ja nawet jak były już później, jak już szkoły kończyły, to ja im nie narzucałam żadnej szkoły. Ja im mówiłam, że idźcie tam, gdzie uważacie. Także one same wybierały. No, gdy dowiedziałam się, że dziewczyny jednak zdecydowały się na szkołę leśną, cieszyło mnie to, dlatego że jednak mimo wszystko rodzinna, że tak powiem, tradycja utrzymana. Leśnictwo po pani Halinie przejęła jej córka Joanna, która w tej chwili jest na urlopie macierzyńskim. Chociaż mama nigdy nie namawiała jej na kontynuowanie leśnych tradycji, to Joanna nie wyobraża sobie, że mogłaby wybrać inaczej. Ja sobie nie wyobrażam gdzie indziej pracować. Podobało mi się to, mama przetarła szlaki, ona pokazała, że da radę kobieta w lesie, że nie tylko mężczyźni sobie dają radę. Więc no i jak widać po naszym nadleśnictwie, to sobie dają kobiety radę. I ona również ją sobie daje. W sprawach prywatnych i zawodowych nie boi się pytać o matczyną pomoc i radę. No jak mam jakiś problem, a mama ma większe doświadczenie, no to niejednokrotnie dzwonię do mamy z radą. Zawsze co dwie głowy to nie jedna. Pomagam, po prostu pomagam jej. Zresztą od tego jest matka, żeby pomagać dzieciom. I chociaż czasy się zmieniły i przedszkoli dzisiaj nie brakuje, to problemy matek leśniczek dalej pozostają podobne. Może to jest inaczej, bo w biurze jak się zostawia pracę, o tej godzinie 15 się zostawia pracę i wraca się do domu, jest się w domu. No jednak jak się jest leśniczym, no to o tej 15 to ciężko zostawić pracę, bo jest różnie. Jest sezon palny, trzeba być praktycznie cały czas pod telefonem. No jak jest jakiś wywóz po południu, a nie ma z kim dziecka zostawić, no się pakuje dziecko do auta i się jedzie. Starsza córka Joanny Amelka również większość czasu spędza z mamą w lesie, ale nie ma jeszcze sprecyzowanych planów na przyszłość. Jak to dziewczynka, na początku chciała być księżniczką. Tam przebąkiwała od czasu do czasu, że a może by też pracowała jak mama w nadleśnictwie, ale teraz chce być piosenkarką. Jak mówi jej mama i babcia, nieważne co, ważne, żeby tak jak one, robiła to, co naprawdę kocha.